Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z tej pięknej serii. Tutaj mamy orka, który już zawitał do naszego. Znaczy, kupiłem u niego jeden przedmiot. Dzięki temu jest już tutaj i sprzedaje nam różne rzeczy. Rzeczy, które potem będą po prostu dostępne. Dawno nie grałem, więc muszę sobie przypomnieć, żebym zaraz tu gdzieś nie wpadł. W każdym bądź razie dostarczyłem ostatnią partię i mamy tutaj teraz otwarte przejście. I mamy od razu przejście do kolejnej komory. Tutaj stając po prostu zmieniamy. Na razie jest tylko jedna winda do drugiej komory. Kolejnym naszym jakby punktem jest dostarczenie. No i tutaj jest pan, który za 0 nabojów daje nam jedną broń. Aczkolwiek te bronie jakieś takie super może nie są. W każdym razie skoro daje, to dlaczego nie? Musimy dojść teraz do kolejnego piętra i na kolejnym piętrze dostarczyć 3 tarcze. Takie żółte przy sercach są. 3 tarcze. To jest nasz pierwszy. Nasza pierwsza rzecz, którą mamy dostarczyć. A póki co musimy się z chłopakami rozprawić. I mamy świeżą krew. Świeżą krew, świeżą siłę, bo jakiś czas już nie grałem w to. Więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Aczkolwiek cały czas szanujmy przeciwników. Jak widzicie, ta broń, którą dostaliśmy. Oj, 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 oj. Szału nie robi. Aczkolwiek zawsze to jakaś dodatkowa broń. Pan snajper. Pan nabojak. Ten snajper jest taki chyba jeden z... Nie w tego strzelałem, ale dobrze. Schowałem się za mur. Przeładowanie szybko. Dobrze, pan snajper nie żyje, wszyscy nie żyją. Jeszcze nie, bo mapa się nie aktywowała. Pan żaba, nie wiem kim jest ten pan żaba. Jest jakiś taki, mówiłem, czarodziej, który... Dobra, tu jest na dole sklep. Czarodziej, który chyba utrzymuje przy życiu tych graczy. I teraz tak, o właśnie, takie coś musimy... 3 takie rzeczy musimy doprowadzić, więc no, najlepiej by było, gdybym znalazł, o tu widzę, jakaś korona jest. A, mamy sklep. A, tu jest właśnie zadanie. Nigdy nie oczyści, nie otrzymując żadnych obrażeń. Biorą 18, tylko że ja nie mam 18, więc sami żebracy przynieś mi 18. No dobra, może jakoś tutaj nam się uda zebrać 18 i pójdziemy do tamtej komnaty. No liczę na to, że w sklepie po prostu będziemy mogli kupić 2 elementy. Znaczy 2 tarcze. Dlatego 3 tarcze przynieść to też nie będzie taka łatwa rzecz. Być może będę musiał po prostu iść od pierwszej. Jest akcja. Stoły to jest wróg numer 1. Po prostu czasami się zaplączysz w ten stół, nie możesz przejść. Dobra, mamy 22, więc teoretycznie możemy iść już do króla, do królowej i jej pomocnika. Dawaj, spróbujemy. Tylko że my, tak jest, dawaj. Mam 18, przyjmuję zakład. Aczkolwiek biorę kuszę. Bo to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Aczkolwiek dość szybko poszło. No tutaj ściana nam pomogła. Wyzwanie ukończone.
Zaraz się nagrodzimy. Sługosławie, przekaż tej osobie nagrodę i oddaj 18. Sługosław oddaje nam 18, wybuchowe kukłę, wybuchową kukłę i jeszcze dodatkowo nam daje... Ile? 6. 6, tak? Także... Warto było. Oj, 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 tutaj jest akcja. A, bo to się odbijają, to się odbijają od ściany. Kurczę. I to jeszcze te nietoperze. Nie lubimy tych nietoperzy. No trochę nam życia zabrało, ale udało nam się przeżyć, więc spoko. Odbijająca kukła. Zostawmy. Aha, ona wybucha chyba, tak? A, tu trzeba uważać na te podłodze, na te kolce. Kiedyś swego czasu... O, widzę, że jest klucz gdzieś na górze, dobra. Swego czasu nie zauważyłem tego po prostu. Straciłem życie na tych piekielnych końcach. Tutaj widzicie, mam już jedno serce, więc słabo. Tu jest boss, nie idziemy teraz do bossa. Idziemy tu do góry, aczkolwiek mamy już 26, być może coś kupimy u pana. Pancerz, no też nie kupimy pancerza. No dobra, nic nie kupimy, idziemy dalej. Z jednym sercem też można przejść. Jesteśmy na drugiej komorze, więc ci przeciwnicy są trudniejsi. Trzeba ich szanować. A jeszcze odpalił samonaprowadzające pociski. Czasami warto iść w pierwszej komory mimo wszystko. O, to się odbija. Leci w każdą stronę. Ten zaraz też odpali chyba. Dobra. Tych nie lubię. O, 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 o. Szalony poleciał. Dobrze, mamy to. Otwieramy oczywiście. Krwawe oko spowalnia kulę wroga. Okej, okay, gdzie my mamy to krwawe oko? Jako pasywny. Ta substancja wyostrza wzrok użytkownika, co objawia się wrażenie spowolnienia pocisków. Więc zobaczymy, jak to będzie przy wrogach. Tu otwieramy tajemne przejście. Może nie takie tajemne, aczkolwiek ukryte. I teraz gdzie iść? Gdzie iść? Tutaj, pójdźmy tutaj. Mamy tego pieńka jeszcze w zanadrzu. Zobaczymy, jak to będzie ze spowalnianym kulę. No trochę może lecą faktycznie wolniej. O kurde. Pan żaba na środku. Zasłona. To było... Niebieski strzelbiak. Szybki restart. 90 żyć za nami. Nic to, nic to. Prędzej czy później przyjdziemy. No i znowu widzicie, ten pan znowu jest. I teraz weźmiemy sobie na przykład gwoździownika. Gwoździownik, który ma 500 amunicji. Jeszcze pewnie uda mi się w tym filmie, bo nie sądzę. Od razu sklep, proszę bardzo. Jest jedna tutaj tarcza za 30. Więc na razie zbieramy kasę. No i tutaj trzeba jednak to iść od początku. Od pierwszej raczej. Mimo, że mamy ten skrót, bo... Patrzcie, gwoździownik. Gwoździownik jest... Ma słaby power, że tak powiem. Ten tu mały niebieski jeszcze naparza. Użyłem tego. Niepotrzebnie może, ale... Użyłem... Patrzcie, jaki to jest gwoździownik, no naprawdę. A teraz kusza. Tyk, jeden strzał i poszedł. Więc te bronie naprawdę to mają duże znaczenie, jakich używasz. Czy
trzeba uciekać, unikać, kombinować. I już, odkryte, dobra. Dlatego kusza, niby podstawowa... O, już dostali chłopacy. Podstawowa broń, ale naprawdę robi robotę. My idziemy oczywiście tutaj dalej, bo tu jest przejście. Kurczę, no. Przejdziemy to. Na pewno nie. Nie, jak tam wszystkie... To jest ściana! Dobra. Źle było, źle było. Nie udało się. Mamy skrzynię, otwieramy. O, i kolejną broń wam zademonstruję. Fantastyczną, fenomenalną. Strzelamy. Nie jest fantastyczna, nie jest fenomenalna, po prostu jest zaskakująca. Czyli strzelamy poduszkami. Tu widzę, mamy mapę od razu, więc poduszkami strzelamy. Poduszki są chyba z kamienia. O, i serce dostaliśmy. Brawo my. Ale wystarczy, ile? Dwa razy dostał poduszką. I teraz co tu wziąć? Mi się wydaje, że jednak wziąłem amunicję do... No i weźmy te poduszki. Amunicję do kuszy. Bo kusza mimo wszystko jest chyba lepsza. Ten to jest piekielnik, naprawdę. A wejdziesz w takie jakieś wąskie przejście. No naprawdę. Można się tutaj nieźle. Trzeba uważać, żeby nie było jakiejś dziury, jakiegoś przejścia. I teoretycznie nic tam nie znaleźliśmy ciekawego. No i już jedno serce zostało. Dobra, mamy tutaj przejście. Więc hop, przejście przez hop. O, tu jest boss. Na razie do bossa nie idziemy, bo idziemy tu. Przydałoby się jeszcze pozbierać jakieś serca. Tam jest pajęczyna i ona nas, kurde, złapie. Nic nie ma żadnego... O kurde, no i po nas. Jeszcze z poduszkami się wziąłem. A dobra, schowajmy się tu. Chociaż on jakby cały czas będzie szedł. Jeszcze te dwie kulki? Czy tamtą rozwaliłem? Tamtą rozwaliłem chyba. Dobra. Jest szansa, że... Że to przejdziemy. Trzeba też przeładowywać często broń. To jest ważne. Jesteśmy na jednego strzała. Przeżyliśmy spokój, mamy klucz. Aczkolwiek... Nie wiem, czy za 20 coś kupimy u sprzedawcy. Jeden strzał i to nas. Przeładowanie. Cały czas mówię, jesteśmy na jednego strzała. I trzeba zrobić rekonesans właśnie terenu. Rozwalić tego, który jest najgroźniejszy. Aczkolwiek w tym przypadku to snajper był najgroźniejszy. Ha, szybki restart. Startujemy jeszcze raz odtąd. Bo czasami jak zdobędziemy dobrą broń... No, znowu jest pan. Teraz sobie weźmiemy trzecią broń, czyli garłacza. Garłacz jest fajny, aczkolwiek... Kurde, już od razu. No. Garłacz jest fajny, tylko trzeba go ładować. Przytrzymać ten strzał i to długo trwa, bo ten jeszcze mi przywalił. W pierwszej komnacie dostaliśmy po prostu. Jeszcze tu, no jeszcze jakaś ekipa, więc to wszystko naprawdę zależy, czy ty zaczniesz tak, czy ty zaczniesz tak. Więc tych trzech broni
Szybki restart oczywiście. Z tych trzech broni najlepiej wybrać... Znaczy moim zdaniem... Chyba, że czegoś nie wiem. Ten 38... 38 Special... Special to jest... 38, tak by można to powiedzieć. Odwalmy to, żeby nam nie przeszkadzało. Przeładowanie. No i z zaskoczenia go wziąłem. A ten żółty, ten czarodziej właśnie. Twardy zawodnik też jest. No ale... Każdy taki odcinek, tak sobie... Można powiedzieć, chłopie, ty to będziesz przechodził... Albo nawet można powiedzieć, ty tego nigdy nie przejdziesz. O kurde. Ale muszę wam powiedzieć niestety, że ja to przejdę. Choćbym miał w to grać 2 lata. O, pan nabój. Kurde, no ten jest naprawdę twardy. Aczkolwiek mówię, ten mój pistolet 38, znowu nie przeładowałem. Nie jest wcale jakaś dobra. Być może jak zaczynasz od pierwszej planszy, to jesteś, nie wiem, silniejszy. Wezmę sobie kuszę, żeby gdzieś tam dalej dojść. I widzicie, kuszą jest jeden strzał. Tu mamy sprzedawcę, aczkolwiek co ja tu mam? Nic nie mam. 9 tylko. A, 9 amunicji. A tu? Patrzcie, jak tu trzeba przejść. Nie mówcie mi, że tutaj jest, a tam trzeba iść i tak, żeby dojść do bossa, więc ja po prostu pójdę sobie tutaj. Tędy na razie tu pozwiedzam. Żeby się nie okazało. No oni też są jeszcze bardziej wytrzymali na tym etapie. Więc te takie skróty, które ja tutaj sobie otwieram, to nie jest wcale nic takiego też strasznie dobrego, bo jak idziesz od początku i dobrze ci idzie, to po pierwsze masz jakieś lepsze bronie, po drugie możesz zdobyć więcej serc, bo dostajesz za bossów, zdobywasz. Tu mamy osłonę. Piesek coś wykopał? Piesek coś wykopał, więc mamy 2 osłony. Aczkolwiek jesteśmy na jednego strzała. Na jednego strzała i po nas. Za 15 jeszcze nie kupimy, ale mamy klucz. I dostajemy kawał żelastwa. Okej, no mamy taką broń. Tam jest jakiś skrót i musimy iść tutaj. Musimy iść tutaj, a tutaj to trzeba iść tędy. Wpadasz, nacisnąłem, miałem nacisnąć kółko i nacisnąłem kółko, tylko że też nacisnąłem X, on nie zrobił przewrotu, wpadasz, giniesz, szybki restart, startujesz od nowa. Czemu nie? Co to wybrać, no? To też pomyślałem, że będę zbierał po to, żeby... Będę zbierał to po to, żeby to sprzedać. Gdyby był akurat u sprzedawcy kupujący, ten pan za kratami. Ważne jest właśnie to przeładowanie, żeby być cały czas w pogotowiu. O, i tak ten nabój lecący jest po prostu czasami zabijający, albo to te kulki, znaczy te pudełka. Mamy to, broń, amunicję, ale na razie jeszcze nie zbieram, bo w sumie ona tak dodaje. Chyba więcej niż teraz mam straconych, więc... O, tu akurat było kluczem do sukcesu, było, przetrafiłem w odpowiednim momencie.
Dynamit poszedł. Jeden strzał. Czasem jest też tak, że trzeba się obudzić, jakby przyzwyczaić. Ojej, ojej, snajper. Szybko. Trzeba się przypomnieć sobie, jakby niejako, jak to się grało. Te takie są, że one tak przesuwają człowieka, odbijają. Dobrze, jak jest właśnie w pomieszczeniu miejsce, gdzie można się schować, bo czasami to naprawdę pomaga. 44 mam monety, więc co nam pan może zaoferować? Może nam tą tarczę zaoferować i serce. Tam mamy naboje. Wow. Tu trzeba uważać na te płomienie. Bo to zdradliwe jest. A te naboje. Łuski, kule, czy jak to tam się... Jak to nazwać? Mamy znowu broń, znaczy amunicję. Więc dlaczego nie? Mamy już 100, więc tam jeszcze jedna amunicja jest do wykorzystania. Ten też ma taką amunicję, ten duszek. Te kulki też są piekielne. Zwolnienie tempa, biorę tam nieskończoną ilość amunicji. Aczkolwiek patrzcie, jakie one są szybkie. Przygina i wystarczy, że cię raz dotknie i po prostu... Dziękuję bardzo. Dobra, amunicję mamy, to mamy, to mamy. O, i stoły, nie? Przez stół można strzelić. Można się schować teoretycznie. Oni się też fajnie chowają za tymi stołami. Ale stół może cię też zatrzymać. O, i to, kolejne. Niefajne. Samo naprowadzające, takie i śmakie i po prostu... O, 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 o. Patrzcie, jakie to ma różne możliwości, różne... ataki. Kto tam następny? Pan dynamit. Jeszcze ktoś? Na szczęście już nie. No. Super skrzynia. I czy to jest super broń? Gumotron wypolerowany na najwyższy połysk. Co to za gumotron? Tu czasami są takie opisy, że właściwie to trzeba potem go wypróbować. Patrzcie, ma amunicję. Gumotron. Wow. Oho. No, tam jest dobry, powiem wam, nie? Chłopak tu nieźle odbija. Dobra, to mamy tutaj tych chłopaków pokonanych. Idziemy dalej z gumotronem. O, tu możemy teoretycznie sprzedać garłacza i gumotrona, ale gumotron na razie się sprawdza, więc dlaczego mamy go sprzedawać? Na razie idziemy. Tu jest boss. I my mamy jeszcze tutaj przejście. Więc tak jak widzicie, zaczynam znowu od tej. Ale to nie ma super mocy. Ale szybko strzela. I w sumie odbijają się te pociski, więc nie jest to zła broń. To niestety amunicja się szybko kończy. Jest płomień. Ledwo co. Ciekawe, czy na dole coś jest. Na mapie nie widać, żeby coś było. Tutaj nie mam już klucza, ale mogę to rozwalić. Niestety śmieci. Jednym potem z momentów, znaczy z rzeczy, to jest właśnie donieść trzy takie worki. Żeby odblokować przejście, to jest donieść takie trzy worki śmieci. No, raczej nie zdobędę tutaj. Więc skupmy to i to i ślepaka. I spróbujmy pokonać jeszcze w tym odcinku
Żebym tylko nie zapomniał, że mam. Dobra. Karburator. Karburator. Pan karburator prawie zginął bez straty życia, więc można, aczkolwiek tylko dwie monety, a to jest jeszcze jakiś przeciwnik, który udaje, że nie żyje. No, jakbym miał dwie zbroje, to także można to przejść. Ciemne okulary, świetlana przyszłość. Co mi dają ciemne okulary? To jest pasywne, spowalnia czas podczas eksplozji, większa skuteczność uników. O, spoko. No i mamy kolejne serce, więc to nie jest koniec tej przygody, aczkolwiek, patrzcie, teraz zjeżdżam na dół, to tutaj powinien być kolejny towarzysz, czyli jak to odjedzie, to mogę spać na dół, bo jest ta strzałka w dół czerwona, pogadać z chłopem i on chce... O, patrzcie, mogę to w ten sposób zrobić. Nie muszę tego po kolei. To też jest fajna informacja, że nie muszę tego po kolei przynosić, tylko w różnych kolejnościach. Po prostu jeżeli mam, to przynoszę. Tutaj chyba jeszcze nie nagrywałem tej trzeciej. Co tutaj? Dziura? A, dziura. Nie może być inaczej. O, i mamy amunicję doładowaną. Mogę to przynosić w różnych kolejnościach. Te skoki to jest coś, czego ja nie lubię. Te żaby plują takimi kulkami. O, mamy jeszcze skrzynię, proszę, nowa broń. Rozpędzamy się. Śnieżkotron. Nie, tak jakoś idę trochę bez specjalnego wczuwania się, ale śnieżkotron to jest strzelanie śnieżkami. Chcę wam to po prostu pokazać jeszcze, jak to wygląda w tym odcinku. Czyli strzelanie śnieżkami, śnieżkotronem. Teoretycznie mógłbym zdobyć jeszcze w tej planszy, więc to jest w sumie szansa, że te tarcze... Oj, dostałem, zapatrzyłem się na tamtego. Mógłbym zdobyć w tej planszy te dwie zbroje, czyli tutaj trzy, więc teoretycznie mam dwa piętra, żeby to wszystko pozdobywać, więc to nie jest takie... Wow. Dobra, weźmy sobie tego na przykład. Ostatni strzał i po mnie. Kto tu jeszcze? Kto tu jeszcze strzela? A ten artysta, malarz. Dobra, dwa strzały. Jeszcze mi zostało. Znaczy dwa życia. No dobra, jedno. Ale mówię, teraz już jakby zrobiłem na ten moment jedną ważną rzecz. Dostarczyłem ten nabój, który jest też trudny do dostarczenia. Więc już tak szedłem trochę na luzie. Aczkolwiek no pół godziny, nie, 10 minut mi to zajęło. Na bojach szybki. Teraz powrót do wyłomu. Zróbmy jeszcze powrót do wyłomu. I mam nadzieję, że tu się wszystko nam ładnie nagra. Cały czas idę łowczynią. Mam tylko 3 monety, więc za dużo nie kupię za 3. Ale zawsze można pójść. A gdzie ja poszedłem w ogóle? Można pójść, nabić, znaczy pokonać pierwszego bossa. Tak jak widzieliście, za tego na drugim poziomie to były tylko 2. Bo tu mam do kupienia teraz 7 przyprawę, lodowy promień. No tutaj mam do pozbierania, ale to muszę przejść pierwsze poziomy. Także dobra. Do zobaczenia w kolejnym tutaj jakimś którymś odcinku.